Imbelg, niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. To ty jesteś, Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich... albo przez ich rodziny. Spróbować nie zaszkodzi. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać nekery z dala od bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż nekery. Czyli staruch, znaczy Kejran. No... nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potwory w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwytanego wewnyki nekera, dla ciebie będzie to pestka. Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą. Jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła. Prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna. Że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie.
Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz. Słyszałem, że wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. O co walczą Skojate? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych, walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty? A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorveta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały Ensid. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka, albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Chcę zabić Kajrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet Skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Ensid. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami?
Dobry. Dzisiaj opowiem, jak powstawała Binduga. Dawno temu do tego brzegu przybyli nasi ojcowie. Król nadał im ziemię pod warunkiem, że wykarczują las. Jak teraz, tak i wówczas puszcza była miejscem ciemnym i strasznym. Jednak nasi ojcowie bardzo chcieli tu osiąść. Noce spędzali na rzece. Z pokładu słyszeli starucha i wycie wilkołaków. W dzień próbowali trzebić puszczę ogniem i toporem. Drzewa okazały się za wielkie i za twarde na edirnicką stal. A na ogień puszcza odpowiadała, wysyłając coraz to nowe koszmary z kniei. Z osadnikami przypłynęła kapłanka, mądro kobita, która rzekła im wreszcie, że ta ziemia nie należy do żadnego człowieka i nigdy się człowiekowi nie podda. Kapłanka zaprowadziła ludzi w knieje i pokazała im ołtarz Vejopatisa, dawnego boga. Wszyscy zrozumieli, że ta kraina nigdy nie będzie ich. Mogą co najwyżej osiedlić się na jej skraju. Nasi dziadowie pokłonili się Vejopatisowi i złożyli mu ofiary, a ten chronił ich przed puszczą i dał im rybną rzekę. Ustawili w lesie słupy, by po wsze czasy wyznaczyć granicę między tym, co ludzkie i nieludzkie. Tak było, tak jest i tak będzie.